potencjalnych konsumentów. Nawet są skłonni wynająć specjalistów od światowej sławy, ekspertów po polskie firmy, żeby stworzyć taką strategię. Jest jeden problem w tej firmie. Prezes tej firmy w ogóle nie rozumie problemu. W ogóle nie rozumie, że produkty, żeby się sprzedać, muszą się po prostu promować, muszą być pokazywane na świecie. Tłumacząc to teraz na, aczkolwiek mam nadzieję,